Od 10 czerwca do 1 września obowiązuje nowy rozkład jazdy pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rozpoczyna się przebudowa linii nr 14 na odcinku między Łodzią a Sieradzem. Nam zależy szczególnie na komforcie pasażerów, stąd zdajemy sobie sprawę z utrudnień, jakie wprowadza modernizacja czynnej linii kolejowej. W tym czasie dla podróżnych ŁKA na odcinku Łask-Sieradz wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Aby zminimalizować utrudnienia na tej trasie, pojawią się także kursy autobusów przyspieszone, dzięki czemu czas podróży z Łodzi do Sieradza wydłuży się zaledwie o 6 minut. Od 10 czerwca pomiędzy Łaskiem a Zduńską Wolą przejedzie 8 pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, 4 w godzinach porannych do Łodzi i 4 w popołudniowych do Sieradza. Za wszystkie pozostałe pociągi kursować będzie komunikacja zastępcza. Dodatkowo za 14 pociągów o największej frekwencji podróżnych pojadą autobusy przyspieszone zatrzymujące się tylko w Zduńskiej Woli i w Sieradzu. W pociągu spółki PKP Intercity Asnyk pomiędzy stacjami Łódź, Chojny, Sieradz będą honorowane bilety Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, co zapewni możliwość bezpośredniego dojazdu do Sieradza na godzinę 8. Efektem modernizacji ma być skrócenie czasu przejazdu na remontowanym odcinku o 15 minut i zwiększenie komfortu podróżnych. Wszystkie przystanki i kolejowe, i autobusowe są oklejone. Nasze rozkłady jazdy są dostępne przy kasach. Będą posiadali te ulotki konduktorzy. Więcej informacji o zmianach w rozkładzie jazdy na www.lka.lockie.pl. Witamy Państwa serdecznie ze Słonecznego Placu Teatralnego w letnim przeglądzie informacyjnym 8 Telewizji Regionalnej. Wakacje to czas urlopów i wypoczynków. Dlatego, by umilić Państwu tę chwilę, przygotowaliśmy specjalny serwis letni, którym zaprezentujemy przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych i sportowych zrealizowanych przez naszą telewizję. Ostatni czas obfitował w wiele ciekawych wydarzeń z Waszym udziałem, do których postanowiliśmy jeszcze raz powrócić i przypomnieć Wam, jak to dokładnie wyglądało. Życzymy zatem miłego odbioru. W drugim festiwalu tańca ludowego brały udział dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Łask. Była to okazja do zaprezentowania obrzędów i tańców regionalnych. Było tanecznie, ale przede wszystkim wesoło. Na Międzynarodowym Festiwalu Folklor Świata w Zduńskiej Woli spotkali się tancerze i artyści zafascynowani obrzędami i kulturą ludową, nie tylko z Polski, ale również z zagranicy. Zobaczcie, jak barwnie prezentowali się na scenie. Pierwsza edycja Festiwalu Tańca Ludowego odbyła się w ubiegłym roku w Szkole Podstawowej imienia Wojska Polskiego w Wiewiórczynie. Pomysłodawczyniami i organizatorkami były dwie nauczycielki. Po dużym sukcesie wydarzenia postanowiono przenieść festiwal do sali widowiskowej Domu Kultury w Łasku. Byliśmy bardzo zadowolone w tamtym roku. Pan dyrektor Domu Kultury złożył nam właśnie taką propozycję, że drugi Festiwal Tańca Ludowego może się odbyć w Domu Kultury i teraz przy współpracy właśnie Domu Kultury razem postanowiliśmy zrobić drugą edycję tego festiwalu. Stwierdziliśmy, że jest to bardzo dobry moment, żeby na tej scenie pieśni się pojawiły. Przedszkola mamy trzy, które są publicznymi przedszkolami i trzy, które oddziałami przedszkolnymi działającymi przy szkołach podstawowych. Nie stawiałyśmy bardzo na nagrody i w sumie tego dzieci uczymy, tylko chodziło właśnie o ten przekaz tej muzyki ludowej, to właśnie jakby dalsze kontynuowanie tego festiwalu, tego, żeby się tutaj dobrze bawić, zintegrować. W konkursie wystartowało łącznie 6 zespołów z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu gminy Łask. Thank you.
zwycięzcą drugiego festiwalu tańca ludowego został oddział przedszkolny w Teodorach. Drugie miejsce zajął oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Wiewiórczynie, a trzecie ex aequo przedszkole publiczne nr 3 i nr 4 w Łasku. Wyróżnienia otrzymały oddział przedszkolny we Wrzeszczewicach oraz przedszkole publiczne nr 5 w Łasku. Najważniejszym wydarzeniem sportowym w prawie 60-letniej historii Mosyru były Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce do lat 23. To pierwsza tak poważna impreza sportowa w historii miasta. Dwudniowe zmagania sportowe odbywały się w wyjątkowej atmosferze. Wielu sportowców wyrażało swój podziw i uznanie dla organizatorów i obiektu. Zapraszam na dużą dawkę sportowych emocji. Miasto Sieradz było w tym roku gospodarzem Mistrzostw Polski U23 Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. To niezwykle podniosłe wydarzenie, w którym zarówno kobiety, jak i mężczyźni startowali w biegach na dystansie od 100 do 5000 metrów, m.in. w sztafetach, biegu przez płotki i biegach przełajowych. Wśród dyscyplin znalazły się także skoki wzwyż, skoki o tyczce, rzut młotem, pchnięcie kulą, rzut dyskiem, oszczepem, trójskok oraz skok w dal. Impreza otworzył widowiskowy pokaz tanecznej grupy dzieci ze Zduńskiej Woli Sieradza wraz z występem wokalnym Magdaleny Wasylik. Myślę, że całe środowisko lekkoatletyczne sieradzkie jest po prostu w niebo wzięte dzisiejszym wydarzeniem. Jesteśmy przeszczęśliwi, że udało się dopiąć wszystko na ostatni guzik. Stadion jest bardzo fajny, bardzo mi się dobrze tutaj skakało i uważam, że to były dobre zawody. Bieżnia mi się bardzo podoba, bo łydki mnie póki co nie bolą, a to dość ważne. Obiekt jest piękny, fajnie, że jest osłonięty właśnie, że jest w parku, jest dużo zieleni, a nie w mieście, to naprawdę duży atut. Wiele etapów modernizacji stadionu na Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu zostało zwieńczone historycznym wydarzeniem zrzeszającym sportowców z całego kraju. W konkurencjach wystartowało ponad 700 zawodników, którzy zgodnie stwierdzili, że to inwestycja na miarę mistrzostw. Wśród nich znalazły się gwiazdy areny polskiej i europejskiej lekkiej atletyki. W ciągu 2 dni kibice dopingowali swoich faworytów, którzy zapewnili im dużą dawkę pozytywnej energii i emocji. Tradycyjnie wszyscy miłośnicy sztuki ulotnej spotkali się w Spycimierzu. Od wielu lat mieszkańcy tej miejscowości w Święto Bożego Ciała przygotowują wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju dywany kwiatowe. W tym dniu Spycimierz odwiedzają mieszkańcy z całej Polski i nie tylko, którzy są zafascynowani tą niepowtarzalną sztuką. Spycimierz to niewielka wieś znajdująca się 2 km od Uniejowa, słynąca z ponad 200-letniej tradycji układania niezwykle zjawiskowych dywanów kwiatowych w święto Bożego Ciała. Zwyczaj ten jest wciąż żywy i przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. Historia mówi ponad 200 lat. To początki były takie troszeczkę sypania piaskiem, wzory piaskowe, coraz dostojniej aż do tego stopnia doszło. Nie mamy nigdzie zapisu konkretnego, tylko z opowiadań dziada, pradziada, jak to ja bym nazwał, to co mi tam dziadkowie przekazywali, no to z tego wnioskujemy, to możemy o tym mówić, że jest grubo ponad 200 lat. W ten uroczysty dzień wszyscy mieszkańcy Spycimierza zaangażowani są w misterne przygotowywanie obrazów kwiatowych o imponującej długości ponad 1 km. Przychodzimy, rysowane są wzory, a potem
powoli każdy swoją rolę ma i pracujemy. Obecnie mieszkańcy Spycimierza do układania kompozycji florystycznych wykorzystują przede wszystkim żywe kwiaty, liście, gałązki krzewów, kłosy zbóż, korę drzew, a także fusy z kawy. W zależności od tego, jak jest dużo kwiatów, jak widzimy, jakie są rodzaje, to tak mniej więcej z tydzień wcześniej już są zbierane. W ciemnych kątach pochowane, podlewane codziennie, parę razy czasem dziennie, zależy, jeżeli taka pogoda, to parę razy na dzień są podlewane te kwiaty. Żeby nie zwiędną, wiadomo, jak tydzień wcześniej się pozbiera, to nie będzie potem co układać, tylko będzie suchy. Jakie kwiaty Państwo tutaj wykorzystują? Różnie. Rumianki, są róże, jest trawa, jest piasek farbowany, są mąki kukurydziane, jest ten czarny torf, no wielorakość. W Święto Bożego Ciała do Spycimierza przyjeżdżają tłumy ludzi z całej Polski, by na żywo podziwiać te przepiękne kompozycje kwiatowe, które od lat budzą podziw i zachwyt przyjezdnych. Ja tu już jestem chyba drugi raz z kolei, także w tym roku jest więcej urozmaicenia. Są piękne te dywany. Bardzo mi się podoba, jestem zaskoczona rozmiarem. Nie myślałam, że to jest tak długi ten dywan. Wspaniałe, wspaniałe, przepiękne. Jest pod ogromnym wrażeniem. Warto przyjechać w ten dzień do Spycimierza, by nie tylko zobaczyć, ale przede wszystkim poczuć niesamowite piękno i wyjątkowość tego miejsca. A kto odwiedzi go raz, z pewnością do niego powróci. Tegoroczny festiwal w Burzelinie przyciągnął wielu smakoszy mleka, miodu i regionalnych potraw. Mleko i miód stały się już marką gminy i są rozpoznawalne nie tylko w regionie. Festiwalowi towarzyszył turniej piłkarski dla chłopców, który jak co roku zgromadził kilkuset młodych piłkarzy. Nie zabrakło wielu sportowych emocji. Było też muzycznie i tanecznie. Zobaczcie sami. Nie w Paryżu, nie w Berlinie. Gdzie najlepiej? Tutaj miód i mleko płynie. Gdzie najlepiej? Festiwal Mleka i Miodu w Burzyninie to impreza, która jest rozpoznawalna w regionie i przyciąga wielu gości. W tym roku odbyła się jubileuszowa, piąta edycja tego wydarzenia. Festiwal rozpoczął trzeci turniej Talent Cup. Poziom iście olimpijski, igrzyska bardzo wielkie, bo stawiło się 20 drużyn. Jako pierwsze na scenie wystąpiły dzieci i młodzież z Gminnego Domu Kultury. Ostatnim razem spotkaliśmy się w koszu balonowym. Kosz balonowy również dzisiaj jest na naszej imprezie, ale jest niespotykana, myślę, też okazja, żeby właśnie poczuć, jak to jest szybować, chociaż na ziemi, ale jest możliwość, żeby wsiąść właśnie do prawdziwego szybowca. Tradycyjnie panie z kół gospodyń wiejskich zaprezentowały swoje specjały. Bigosik, kiełbaskę, udko smażone, tak, podpieczone. Ziemniaki z gzikiem. Te pyszności niejednemu zawróciły w głowie. Piechotka. A co pani próbuje dzisiaj? Smalczyki i ogóreczki małosolne. Polecam. Bardzo smaczne. A co pan dzisiaj tu próbuje? Świeżoneczkę. Sporo humoru dostarczyły konkursy dla publiczności, która mogła zmierzyć się w dojeniu krowy i ujeżdżaniu wściekłego byka. Na festiwalu pojawiła się także grupa rekonstrukcyjna, która prowadziła warsztaty czerpania papieru i zaprezentowała średniowieczne walki. Dużo świetnej zabawy dostarczyły publiczności koncerty gwiazd. Wśród nich znalazł się zespół Bayerful, który od wielu lat bawi pokolenia młodszych i starszych. Od tylu dni nie widziałem cię. Zostały mi smutne listy twe. Wystąpił dobrze wszystkim znany zespół Piękni i Młodzi. Kocham z całego serca, kocham i nie chcę przestać. Kocham, wiesz doskonale, że kocham na świecie się cały. Niezwykle energetyczny koncert dał także zespół Playboys. Wszyscy świetnie bawili się przy muzyce zespołu Eratox. Kocham dziewczynę za zdjęcia, ona jest taka piękna, na niej straciłem głowę, co ja teraz robię, bo gdy ciebie słyszałem, mocno tak pokochałem, ten piękny.
koncertach na mieszkańców czekała miła niespodzianka – pokaz sztucznych ogni. Cała zabawa potrwała do białego rana. Truskawki w tym roku były wyjątkowo słodkie i smaczne, a tegoroczne święto truskawki w buczku dostarczyło wszystkim gościom niezapomnianych wrażeń. Po raz pierwszy w swoich akrobacjach zaprezentowali się piloci z Grupy Żelazny. Największą publiczność, która przerosła oczekiwania organizatorów, zgromadził koncert zespołów Sławomir i Akcent. Tegoroczne święto truskawki przyciągnęło do Buczku tysiące ludzi z całego regionu. Rozpoczął to 20 lat temu mój poprzednik, kolega Wojtek Ciebiada, ze sekretarzową wspólnie zorganizowali w parku święto truskawki i kontynuowali to przez 4 lata. My kontynuujemy to już 16 lat. Losy były różne. Z parku przenieśliśmy, bo się zaczęło to rozwijać, do szkoły. W szkole było z 1500 ludzi i chcieliśmy zrobić takie święto, no, żeby promowało tą gminę Buczek. W piątek publiczność zgromadził koncert Sławomira, który zaśpiewał swoje największe hity. Zaraz po nim na scenie pojawił się król disco polo Zenon Martyniuk z zespołem Akcent. Piątkowe koncerty wywołały u publiczności mnóstwo pozytywnej energii i zachęciły do wspólnej zabawy do późnych godzin wieczornych. Uroczystego otwarcia święta truskawki dokonał wójt gminy Buczek Bronisław Węglewski. Królową tegorocznego święta była oczywiście buczkowska truskawka, którą mogliśmy skosztować pod najróżniejszymi postaciami. Truskawka jak co roku. Na dzisiejszy dzień przygotowałyśmy ciasta różnego rodzaju z truskawką w roli głównej. Przygotowałyśmy konfiturę bachorzyńskich babek z truskawką. Tytuł honorowego obywatela gminy Buczek w tym roku otrzymali generał Jacek Pszczoła i Wojciech Pokora. To wyjątkowe wydarzenie, jedno z większych na skalę całego województwa. Gwiazdą muzyczną tego dnia był zespół Lady Punk. Na scenie zaprezentowały się także zespoły Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku. Odbył się także konkurs na truskawkową Miss i truskawkowego Mistera. Zgromadzona publiczność miała okazję podziwiać niezwykle spektakularny lotniczy pokaz akrobacyjny Grupy Żelazny. W niedzielę sporą dawkę humoru i śmiechu dostarczył wszystkim występ Marcina Dańca, który swoimi żartami rozbawił publiczność do łez. W dyskotekowy klimat przeniósł nas zespół Weekend. Gwiazdą wieczoru tego dnia była Sylwia Grzeszczak, która dała jak zwykle świetny koncert i pokaz swoich artystycznych możliwości. Wieczorem publiczność miała okazję podziwiać spektakularny pokaz sztucznych ogni. XXII Jarmark Łaski na stałe wpisał się w kalendarz imprez miasta. To blisko 150 wystawców, mnóstwo lokalnych produktów oraz piknik i atrakcje dla dzieci. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także występy hip-hopowe. Coraz większą popularnością cieszą się Dni się radza. W tym czasie miasto odwiedziło wiele gości. Było to 14 dni dobrej zabawy i imprez kulturalno-sportowych. Koncert operetkowy Operetki Czar w Sieradzkim Amfiteatrze to piękny akcent przygotowany na zakończenie Dni się radza. Publiczność dała artystom owację na stojąco. Zobaczmy jeszcze raz, jak mieszkańcy obchodzili swoje święto.
Mieszkańcy Łasku i regionu zebrali się na placu 11 listopada, by wspólnie uczestnicząc w inscenizacji nadania praw miejskich Łasku rozpocząć 22 Jarmark Łaski. Zaprezentowana została także intronizacja Króla Kurkowego. Ponad 150 stoisk lokalnych producentów i przedsiębiorców znów przyciągnęło dużą ilość kupujących i oglądających. Kiedyś te jarmarki doroczne służyły rozwojowi miasta. Dzisiaj to jest oczywiście święto miasta, jego mieszkańców. Na pewno to jednoczy, integruje mieszkańców. Mieszkańcy, myślę, że na ogół są dumni z tego, co się tutaj dzieje. Tradycja jarmarku przetrwała do dziś, a w historii zapisała się już w średniowieczu. I myślę, że nie można sobie wyobrazić jarmarku bez takich wystawców. Podobno tutaj pan mówił, że 130, ale podobno już 150 słyszałam, także myślę, że ten 22 jarmark zapisze się ilością, olbrzymią ilością wystawców. Jarmark Łaski to nie tylko wspaniałe stoiska promujące lokalne produkty i gospodarkę, to przede wszystkim handel oraz integracja przedsiębiorców i mieszkańców. Ten 22 jarmark to taki jarmark, widzę, że też trochę przełomowy. Jarmark, który łączy tą tradycję z nowoczesnością, który się rozrósł, tak jak rozrósł się Łask. Widać rozwój powiatu, widać rozwój miasta, rozwój gminy Łask i to też widać właśnie w tym tegorocznym jarmarku. Ten jarmark odbywa się w wielu miejscach, już na rynku się nie mieści, także to jest integracja zarówno właśnie tych ościennych powiatów, gmin, ale też przedsiębiorców. Stragany i stoiska przyciągały urokiem, zapachami, a także sztuką rękodzieła. Na jarmarku nie mogło zabraknąć tradycyjnych oscypków, miodu, kiełbasy, ale również wyplatanych koszy, średniowiecznej przędzy i innych kolorowych stoisk, które chętnie odwiedzali mieszkańcy i przyjezdni goście. Odwiedziliśmy także stoiska Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodnego i Kanalizacji, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz twórczyń rękodzieła z Łaskiego Stowarzyszenia Szuflandia. Stoisko jak co roku z promocją działalności MPWiKu chciałem pokazać mieszkańcom, co robimy, czym się zajmujemy i tak naprawdę wszystkim to pokazać projekt, który realizujemy. Bardzo ważny dla miasta, bo jest to, wiadomo, budowa nowej oczyszczalni ścieków plus rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego dla mieszkańców, co pozwoli żyć nam łatwiej i czyściej w przyszłości. Jak co roku integrujemy się tutaj wszyscy, tak powiem, jak przedsiębiorcy działający na terenie gminy i powiatu pewnie łaskiego. Pokazujemy, co robimy, czym się zajmujemy, wymieniamy swoje doświadczenia. Tradycyjnie na stanowisku naszym mamy swoje najlepsze wyroby. Masła, śmietany, sery, twarogi. Jak co roku, od wielu już lat, cieszymy się, że możemy tutaj miejscowej ludności pokazać aktualną swoją produkcję. Dzisiaj chcemy wśród naszej populacji łaskiej rozpromować Światowy Dzień Dziergania w miejscach publicznych, który akurat odbywa się dokładnie dzisiaj, 9 czerwca. Dlatego zachęcamy tutaj do nas na stoisko ze swoimi robótkami i możemy wspólnie podziergać, pogadać, pośmiać się. Mieszkańcy mogli zasmakować nie tylko regionalnych potraw i kupić wiele ozdób, wiązanek czy roślin. Podczas jarmarku znaleźliśmy także stoisko o charakterze charytatywnym. Fundacja DKMS wspiera osoby poszukujące dawcy potrzebnego im szpiku. Warto pomagać i tutaj Fundacja DKMS jak najbardziej jest fundacją, która pomaga, rejestrując osoby chętne być dawcą szpiku kostnego. Pierwszego dnia jarmarku gwiazdą wieczoru był Sojka Kolektyw z liderem zespołu Stanisławem Sojką. Podczas jarmarku zajrzeliśmy także w miejsce rzemieślnicze kowala i sztuki kaligrafii. Dodatkowymi atrakcjami jarmarku łaskiego były walki sołectw, gdzie ich włodarze musieli zmierzyć się m.in. z cięciem drewna, a także innymi przygotowanymi dla nich zadaniami. Wieczorem o tło muzyczne zadbali twórcy hip-hopu, Dwa Sławy oraz Kebona Fide. Tegoroczna odsłona jarmarku łaskiego obfitowała w ponad 150 stoisk przyciągających zapachem, smakiem i rękodziełem. Uzupełnieniem wydarzenia były średniowieczne inscenizacje, a ulice Łasku przez 2 dni wypełniali mieszkańcy miasta i regionu. Tegoroczne Dni Sieradza to cykl imprez sportowo-kulturalnych, spośród których każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Tradycyjnie święto miasta rozpoczęła uroczysta msza, która odbyła się w parafii świętej Urszuli Leduchowskiej. Dni Sieradza nie mogłyby odbyć się bez jarmarku urszulańskiego. To wydarzenie, które na stałe wpisało się w tradycję miasta. Na jarmarku mogliśmy także kupić tradycyjne produkty przygotowane przez siostry urszulanki. Wydarzeniu towarzyszył także szereg imprez odbywających się m.in. na sieradzkim rynku. Dla najmłodszych przygotowano miasteczko zabaw dla dzieci, a także strefę mody dla kobiet i cieszącą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców strefę na zdrowie, gdzie można było bezpłatnie skorzystać z profesjonalnych porad ekspertów z dziedziny medycyny. O tło muzyczne zadbał Andrzej Cierniewski. Wieczorem w amfiteatrze Parku Staromiejskiego publiczności zaprezentował swoje utwory zespół Pektus. To niezwykle charyzmatyczni czterej bracia z Rzeszowa, którzy wykonali swoje największe przeboje, a także nowości z ostatniej płyty. Sieradza to także szereg imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To już tradycja, która łączy sportowców i mieszkańców nie tylko z Sieradza, ale i całej Polski. W niedzielę na scenie sieradzkiego amfiteatru pojawiły się gwiazdy polskiej sceny kabaretowej. Jak zwykle wiele dobrej zabawy i niezapomnianych emocji dostarczyły nam igrzyska sportowe sieradzkich przedszkolaków. Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Sieradza był jubileusz stulecia Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 8 w Sieradzu. To jedyna ośmioklasowa szkoła integracyjna w mieście, zyskująca coraz większe uznanie w środowisku. Sporą liczbę publiczności zgromadził w Parku Staromiejskim koncert muzyki filmowej, w którym udział wzięli uczniowie, nauczyciele, a także absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu. Tegoroczne Dni Sieradza zakończyła strefa muzyki i tańca. Płytę sieradzkiego rynku wypełniły tańczące pary. W tym roku sieradzanie mieli okazję poznać podstawowe kroki tanga argentyńskiego i tanga milonga, pozostawiający mieszkańców w muzycznym klimacie wieczorny koncert operetkowy. Operet Picciardo, niezwykła podróż po najpiękniejszych utworach oper światowych w wykonaniu członków Teatru Narodowego Operetki Kijowskiej. Dni Sieradza jak co roku zgromadziły sporą liczbę osób, zarówno z miasta, jak i całego regionu. Wiele gmin i miast przygotowuje wiele atrakcji dla mieszkańców i wszystkich zainteresowanych w ramach obchodów swojego święta. Tegoroczne Dni Warty rozpoczął wyjątkowy koncert Letniej Akademii Opery, Operetki i Musicalu, który odbył się na dziedzińcu klasztornym u ojców Bernardynów. Dni Wróblewa jak co roku obfitowały w wiele występów artystycznych i atrakcji dla dzieci. Pomimo nie najlepszej pogody przybyło wiele gości z regionu i nie tylko. Podczas Dni Wróblewa sporą publiczność przyciągnęły koncerty zespołów Playboys, Sand & Grace oraz Kombi. Dni Warty co roku przyciągają wielu gości z regionu. W ramach obchodów odbyła się czwarta edycja Letniej Akademii Opery, Operetki i Musicalu, Wielka Gala Operowa. Muzycy tradycyjnie wystąpili na placu przy klasztorze ojców Bernardynów. Koncert poprowadził znany polski dyrygent Maciej Niesiołowski. Nie zabrakło także rodzinnej strefy kreacji i animacji, w której świetnie bawiło się każde dziecko. Myślę, że to już tradycja. Jest to jedna z najważniejszych imprez kulturalnych w naszej gminie. Podkreślająca też święto, które dzisiaj obchodzimy, święto Warty, ale również całej gminy. Staramy się robić wszystko, żeby zapewnić odpowiednie atrakcje, żeby odpowiedni poziom tych naszych dni miasta był co roku. Następnie koncert dała gwiazda ubiegłorocznej Eurowizji Michał Szpak z zespołem, który zgromadził liczną rzeszę fanów. W niedzielę na regionalnej scenie muzycznej pojawili się Warta Folk Band i Grażyna Gino Band.
Drobny deszczyk padł, wiatr zganiał chmury. Drobny deszczyk padł, wiatr zganiał chmury. Już, ostatni raz, kolejny pytań. Wręczono nagrody wędkarzom, którzy konkurowali w łowieniu największych ryb. Swój koncert dała także energetyczna Aleksandra Szwed, której towarzyszyły tancerki The Chatmakers. Na zakończenie wystąpił Sebastian Riedel i zespół Cree we wspomnieniach o swoim tacie, Ryszardzie Riedlu. Tegoroczne Dni Warty były jak zwykle doskonałą okazją do integracji mieszkańców. Koncerty przyciągnęły liczną publiczność z całego regionu. Dni gminy Wróblew jak co roku przyciągnęły wielu mieszkańców i gości z regionu. Mamy się z czego cieszyć, dużo rzeczy ciekawych dzieje się w naszej gminie. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się podopieczni Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie. Publiczność miała okazję wsłuchać się w dźwięki zespołów Kumpele Wróbele, Otomy i Dzikie Śledzie. Jest w oczach twych kolor nieba swoich stron. Jest uśmiechnia cienie liści, które drżą. Na najmłodszych czekała strefa zabaw i animacji oraz Wesołe Miasteczko. Imprezę oficjalnie otworzył wójt gminy Wróblew w obecności starosty powiatu sieradzkiego i członka zarządu województwa łódzkiego. Na scenie w Słonkowie Suchym wystąpiła także gościnnie kapela Warta Folk Band. Pierwszą gwiazdą podczas Dni Wróblewa był zespół Playboys, który rozbawił publiczność swoimi największymi przebojami. Następnie na scenie wystąpił chór Sound and Grace. Myślę, że to jest strasznie fajna rzecz i myślę, że każdy powinien się na coś takiego wybrać. Gwiazdą wieczoru był zespół Kombi. Dni Wróblewa to mnóstwo świetnej i doskonałej zabawy. I jak co roku odbył się Sieradz Open Hair Festival. To wydarzenie skupiające świat fryzjerstwa, mody i wizażu. Podczas trzech dni świętowania Sieradz gościł m.in. Alvaro Soler, duet Wierzbicki i Schmidt, mistrza fryzjerstwa Adama Szulca oraz Macieja Zienia. Zapraszam na krótką relację. Za nami 10. jubileuszowa edycja Open Hair Festival. Podczas każdej z minionych edycji Sieradz gościł kilkudziesięciu artystów. Tym razem nie mogło być inaczej. Festiwal jest wyjątkowym wydarzeniem skupiającym świat fryzjerstwa, mody, wizażu i muzyki. Sieradz stał się stolicą festiwalu za sprawą mistrza fryzjerstwa Antuana Cierplikowskiego, który do tej pory nazywany jest królem fryzjerów. Pokazujemy przestrzeń Sierada, pokazujemy nasze miasto.
Ja wielokrotnie o tym mówiłem, ludzi gospodarnych, bardzo przedsiębiorczych, ale również i gościnnych, otwartych. Mam nadzieję, że każdy znajdzie sobie coś ciekawego. To chyba zaspokojenie potrzeb nie tylko mieszkańców Sieradza, ale również i naszych gości. Festiwalowa zabawa rozpoczęła się w piątek na plaży, gdzie najmłodsi mogli spróbować swoich sił na slajdzie wodnym. Wieczorem w wyjątkowej plażowej scenerii wystąpili artyści muzyki niezależnej. Podczas tegorocznej edycji Open Hair do Sieradza powrócił Festiwal Kolorów Holi, który jak zwykle zgromadził wielu fanów bitwy na kolory. Chciałam zobaczyć, jak to jest, nigdy nie byłam na takiej imprezie. I podoba mi się. Bardzo fajnie, polecam. Było bardzo super, czekam na więcej. W strefie Meet Me miała miejsce premiera albumu Alfabetu Antoana. To opracowanie kryjące pod każdą literą alfabetu opis różnych zdarzeń oraz historii związanych z Antoanem Cierplikowskim. Teksty do opisu przygotowała Ewa Ziębińska z Muzeum Narodowego w Warszawie. Opisane historie podparte są również zebranymi fotografiami. Tego dnia nie mogło zabraknąć akcentów związanych z modą. Ulica Rycerska zamieniła się w wybieg. Modelki prezentowały kolekcję młodych polskich projektantów. Od kilku lat jest coraz lepszy ten festiwal, no bo niestety ludzie przyzwyczaili się do tego, że to był festiwal głównie muzyczny. To jest festiwal kulturalny. Można posłuchać muzyki i tak wyjść trochę do ludzi. Z roku na rok jest bardzo ciekawie. Wieczorem jako pierwszy na sieradzkiej scenie wystąpił Patryk Kumur. Po nim rekordową liczbę publiczności zgromadził hiszpański artysta Alvaro Soler. Po energetycznym koncercie tłumy odwiedzających przybyły na nocny pokaz mody Macieja Zienia, który zaprezentował kolekcję sukni wieczorowych. W niedzielę mieszkańcy Sieradza i wszyscy odwiedzający mogli poddać się fryzjerskiej stylizacji. Po raz kolejny panowie mieli okazję skorzystać z usług znanego poznańskiego barbera Adama Szulca i jego teamu. Festiwal bardzo lubię. Festiwal jest przyjazny dla nas, my dla festiwalu. Bardzo lubimy ten rodzaj ulicznego fryzjerstwa, jaki tutaj się odbywa. I zawsze jak się pojawi ktoś, kto się na czymś zna, a my się znamy na fryzjerstwie męskim, to wzbudza to zainteresowanie oczywiste lokalnej społeczności. Z przyjemnością przyjeżdżamy, rozpoznajemy już klientów. Ludzie przychodzą specjalnie do nas, znamy się, jesteśmy od kilku lat, więc fajnie. Co roku wracamy tutaj naprawdę z dobrym nastrojem, w celu, żeby tutaj ludzi właśnie strzyc, żeby zadowoleni sadzili z foteli i przyjeżdżamy tu też dla nas, bo po prostu dobrze się tutaj czujemy. To jest bardzo dobra impreza, bardzo dobre promowanie zawodu i dobra zabawa zarówno dla nas, jak i dla ludzi. Jestem pierwszy raz na tak dużej imprezie fryzjerskiej i naprawdę jest super. Jestem bardzo mile zaskoczona, że jest tyle fantastycznych atrakcji. I dla dzieci, i dla dorosłych naprawdę bardzo mi się podoba. Właśnie takie zabawy z włosami i tym podobnymi rzeczami to naprawdę coś ciekawego. Dziś już idziemy dosyć szybko z jakością Open Hair Festiwalu, a pewnie przyjdzie taki czas, że będziemy musieli biec. Wysoka jakość dziś stawia przed nami kolejne wyzwania, ale nie boimy się tego i mam nadzieję, że kolejne edycje również będą przyciągały do Sieradza rzesze nie tylko mieszkańców okolic samego Sieradza, ale również całej Polski, że dopniemy swojego celu i będzie to marka już nie tylko lokalna, ale również i ponadregionalna. Co roku Sieradz Open Hair Festival przyciąga tysiące ludzi z całej Polski. W czasie tego wydarzenia całe miasto tętniło życiem do późnych godzin wieczornych. Sieradz obfitował w wiele atrakcji, miejsc do zabawy i odpoczynku. Podczas 3 dni festiwalu miasto odwiedziło kilkadziesiąt tysięcy osób.
Lato to wyjątkowy okres na polskiej wsi. Wszyscy z niecierpliwością oczekują żniw. W naszym regionie wspólnie z członkami Stowarzyszenia Strońska Czar i mieszkańcami Strońska postanowiliśmy przygotować i zaprezentować Państwu obrzędy i tradycje związane z tą porą roku. Zapraszam na materiał, w którym zobaczą Państwo, jak kiedyś na wsi obchodzono żniwa. Już po świętym Janie rolnicy zaczynają oglądać swoje uprawy. Czy słoma ładna, kłosy kształtne i grube? To od nich przecież zależy zasobność spichrzy i chłopskiej sakiewki. O, ładne mocie zboże, Macieju. Dobry kwintol z morgi będzie. Wszędzie takie mocie, czy ino tutaj? A, no wszędzie. A, jak to nie posiwo, to niech się później nie spodziwo. Dobrze, że o zimie dbał, to teraz mi się odpłacą. Ze stodół i komór wyciągane są drewniane grabie, sierpy, kulki i kosy. Trzeba było nie lada wprawy, aby wyklepać młotkiem kosę, tak by zboże kładło się pokornie na ziemię pod dotykiem stali. Stukając młotkiem, nasłuchiwali polnej przepiórki, która symbolizowała początek żniw. Gdy nadszedł czas żniwowania właściwego, gospodarze odmawiali na swoim poletku krótką modlitwę. Pobłogosław, Panie Boże, temu naszemu żniwowaniu i ty naszej robocie, co by znośno była. Amen. I zaczynali koszenie pierwszych pokosów nazywanych zarzynkiem. Pierwsze snopki były ubierane i układane na ziemi na krzyż, co miało przywoływać Bożej opieki na czas żniwowania. Jeszcze we wcześniejszych latach układano w rogu kromkę chleba na kamieniu lub białej serwecie. Miało to być dobrą wróżbą dla obfitości zebranych plonów. Panie Boże, daj nam plon obfity, co by nam chleba powszedniego w chałupie nigdy nie zbrakło. Bardzo ważny był sam moment rozpoczęcia żniw. Były dni tygodnia dobre i złe na ich rozpoczęcie. Najlepszymi dniami były te poświęcone Matce Bożej, czyli środa i sobota, a niewskazane były poniedziałek i piątek, ponieważ w piątek Pan Jezus skonał na krzyżu. Na ludziska, bierz ma się do roboty, bo coś się trochę chmurzy. Macieju! Dali go, bierzemy się. Starym zwyczajem w trudę słońce, od wschodu do zachodu. Przy żniwach brała udział cała wieś. Jedni drugim odrabiali, inni sobie dorabiali lub organizowali tak zwane tłoki, czyli zarządzano pomoc sąsiedzką tam, gdzie w domu była sama wdowa, sieroty, starcy czy ubodzy, którzy nie mogli sobie sami dać rady. Rozpoczęcie pracy odbywało się w prawie odświętnych strojach. Odziewano się w białe, jasne ubrania, kwiaty i wianki nakładano na głowy dziewcząt. Mężczyźni byli zawsze w czystych koszulach i spodniach. Okres żniwny był okazją do wiejskiej integracji. Ludzie wymieniali się informacjami na różne tematy. Plotkowało się o wszystkim i o wszystkich. Podczas prac przestrzegano jednak pewnych zasad. Nigdy nie pracowano po zachodzie słońca, a gdy ono było w zenicie, robiono dłuższy odpoczynek na posilenie się i modlitwę Anioł Pański. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Podczas takiej przerwy żartobliwym, czasem poważnym tonem opowiadano sobie o chmurnikach, południcach i innych przesądach. Łabrunek, no nie zasypiej no tam! Co zapomniałeś? Południce mogą ci za na złość psocić. A wy, kobiety, pilnujcie trochę też dzieci, żeby się później nie rozchodziły nigdzie, bo jeszcze wam porwą albo podminią na jakieś szkarady. Witaj, jak to z nimi jest. No tam plecie ta głupoty. Józef sobie kiedyś przysnął, to mi się tak o piękno dziołucha całą w bieli przyśniła. Ale mnie moja stara łobudziła i teraz nie pamiętam, co żem z nim robił. A widzisz, pierniku, bo to dziwożona była. Dobrze, że cię ona łobudziła, bo by ci jakiego zadała udaru albo co gorszego jeszcze, kobieta by później z siebie pożytku nie miała. Mówiłam przeca, na dziwożonę trzeba uważać. A wy, Brunek, to co? Kawalerskie czasy boż naszły? Przecie ja dobrze pamiętam, coście byli pies na mamy. Żadny nie przepuściliście. Ano było, tak było. Teraz go kobita krótko trzyma. O, tam głupoty, bierzmy się lepiej do roboty. No patrz, moimo starymu, stoimo, stoimo, kołnierz osokmany, mój stary kochany. Łaj da da na da na da na da na da na. Łaj da da na da na da na da na da na. Wiele też przyśpiewek śmiesznych można się było nasłuchać lub pieśni tęsknych czy miłosnych. Oj, jakżem do nich chodził, mówiła mi panie. Oj, jakżem do nich chodził, mówiła mi panie. Jakżem się ożenił, oj, jakżem się ożenił, do roboty chamie.
Jak zym się ożenił, oj, jak zym się ożenił, do roboty chamie. Często podczas żniw na polu pracę organizował i pilnował zarządca, a właściciel majątku, dziedzic, wraz z małżonką chętnie wybierał się na przejażdżki bryczką, podczas których objeżdżał swoje pola, doglądał żniw, rozmawiał z zarządcą i żniwiarzami. To był również czas na przyjazne gesty ze strony dziedziczki wobec kobiet i dzieci. Często pojawiały się różne plotki związane z pracą szczególnie młodych dziewcząt w majątku. A czemuście to, kumo, nie chcieli swojej Andzi dać ze dwora? No. By se lepszego życia popróbowała. No, matko, no, lepiej by nie było. Jeszcze tego mi trzeba było. No, co takiego by się stało? Ktoś tam nie słyszeli? Jak a o czym? Jak dziedzic Kobierzycka wziął se pokojówkę, niecały rok była. No i co? Brzuch wielki, a jaśnie pani ją wygoniła ze dwora. I co? No, opowiadacie? Tylko wstyd i łajcuch na zatracenie tak odziołcha. Joandzi nie dom zmarnować, nie doczekanie. To macie rację, macie rację. To pilnuj ta i nie dejta. Nie to, że będę pilnować. Niech Wianka pilnuje, bo Wionek najważniejsza rzecz. Do roboty. Gdy koszenie miało się ku końcowi, zostawiano na polu najdorodniejszą kupkę nieściętego zboża. Zawiązywano ją u góry pod kłosami, na przykład trawą, dekorowano kwiatami i wstążkami. Dla naszych przodków niezmiernie ważne było to, by nie oczyścić pola do końca, by w sposób bardzo symboliczny zostawić tę kępkę zboża jako symbol dostatku i urodzaju, który nastąpi w przyszłym roku. Zachodzie słoneczko, skoro możesz zachodzić, bo mnie nogi bolą, po tym polu chodzić. Ja się śmiałem, a było to przy wodzie. Miała wianeczek ciemnozielony, rzuciła go do wody. Miała wianeczek ciemnozielony, rzuciła go do wody. Przepiórka oznaczała koniec żniw. Przy wtórze pieśni nawiązujących do zakończenia prac polowych i sugerujących obfitą zapłatę za trud ze strony gospodarza, schodzono z pola do zagrody na długie i wesołe biesiadowanie połączone z polowymi dożynkami. Na zakończenie koźby odbywało się zwożenie zboża do stodół. Po żniwach następował czas dożynek, podczas których dziękowano za zebrane plony. Teraz czekał mieszkańców wsi jeszcze pracowity czas wykopków. To wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Przypominam, że nasze materiały mogą Państwo oglądać także na stronie internetowej 8tvr.pl. Zachęcam do odwiedzenia nas na Facebooku i Twitterze. Na dzisiaj dziękujemy za uwagę, a na kolejny program letni zapraszam w poniedziałek o godzinie 18. W poniedziałek 20 sierpnia po przerwie technicznej wyemitujemy premierowy serwis informacyjny. Tymczasem żegnamy się z Państwem i życzymy miłego i udanego wypoczynku. Do zobaczenia. Urządzasz swoje mieszkanie i szukasz niepowtarzalnych płytek ceramicznych? Znajdziesz je w nowym salonie firmowym Grupy Tubondzin. Największa ekspozycja produktów w regionie. W tym pierwsze w Polsce płytki wielkoformatowe czekają na Ciebie w Sieradzu przy skrzyżowaniu ulic POW i Dworskiej. Przy zakupie otrzymasz darmowy projekt remontowanego pomieszczenia. Przyjdź i sprawdź!
Grupa Tu Bądźń to nieograniczone możliwości i gwarancja satysfakcji na długie lata. Mam to coś. Coś, co naprawdę rusza. Coś, co przyspieszy bieg wydarzeń. Coś wyjątkowego dla każdego. I wyjątkowo dla mnie. Coś sportowego. Super telewizja z pakietem sportowym i szybki internet. Tylko za 79,90. Wectra. Dla każdego coś. Zadzwoń 601-601-601. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Salon meblowy Tata Meble na ulicy Warszawskiej zaprasza do zakupu mebli z nowej ekspozycji. Znajdujemy się na powierzchni 1000 m kwadratowych, rozmieszczonej na kilku poziomach. Posiadamy meble stylowe i nowoczesne, duży wybór narożników i kanap oraz oryginalne dodatki. Zapewniamy konsultacje i porady w zakresie aranżacji i planowania wnętrz. Mamy 1000 m kwadratowych ciekawych propozycji i inspiracji do tworzenia własnej wizji. Zapraszamy! Meble tworzone z pasją. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Zapraszamy na wakacje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Sieradzu. W ofercie towarzystwa posiadamy kolonie dla dzieci, wyjazdy 10-dniowe do Jastrzębiej Góry 26 czerwca i 5 lipca, 11-dniowy wyjazd do Ustronia Morskiego 15 lipca oraz 10-dniowy wyjazd do Rowów 28 lipca. Ponadto oferujemy w czasy rodzinne w Łebie. 10-dniowy wyjazd rozpocznie się 11 sierpnia. Atrakcyjne ceny i warunki. Na wszystkich turnusach kolonijnych zapewniamy zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, a także ratownika, ubezpieczenie, transport autokarem, wycieczki autokarowe i piesze i ciekawy program kulturalno-oświatowy, rekreacyjny i turystyczny. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.tpdsieradz.5v.pl, a także w siedzibie oddziału powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sieradzu, ulica Polna 26. Telefon 43 822 42 46. Lato 2018 z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci. Lubisz sport? Nie wyobrażasz sobie wakacji bez aktywnego spędzania czasu? Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza na wakacje bez używek. Zajęcia z Letniej Akademii Tenisa odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 14 na kortach Mosir. Zapraszamy wszystkich miłośników tenisa, a także początkujących. Zajęcia sportowe na osiedlu za szpitalem odbywają się w każdy poniedziałek, wtorek i środę od godziny 10 do 13. Wspaniała zabawa czeka na każdego. Dodatkowo ścianka wspinaczkowa i park klinowy czynne codziennie w okresie wakacji od godziny 11 do 18. Wszystkie dzieci i młodzież z terenu miasta Sieradza za okazaniem legitymacji szkolnej wchodzą za darmo. Wszystkich, którzy chcą spróbować swoich sił w sportowych rozgrywkach, zachęcamy do udziału w turniejach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Najbliższy turniej piłki nożnej Nocne Granie oraz turniej piłki koszykowej na boisku przy Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu 11 sierpnia, początek godzina 19. Na wakacyjny turniej siatkówki plażowej zapraszamy 12 sierpnia o godzinie 11 na boisko do siatkówki plażowej nad rzeką Wartą w Sieradzu. Przed udziałem w turniejach wymagane są wcześniejsze zapisy. Serdecznie zapraszamy na wakacje bez używek z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Sieradzu. Z nami na pewno nie będziesz się nudzić.
Organizujemy wycieczki szkolne, przewozy turystyczne i okolicznościowe. Obsługujemy wyjazdy tak, jakbyśmy sami chcieli być wożeni. Nasze autokary przed wyjazdami poddawane są szczegółowym badaniom przez doświadczonych diagnostów. Nasza podstawowa zasada – autokar sprawny, bezpieczna jazda. Współpracujemy z policją, ponieważ najważniejsze dla nas jest Wasze bezpieczeństwo. Kierowcy badani są na trzeźwość, a policjanci dokładnie sprawdzają pojazdy. Wasze dzieci są bezpieczne w naszych autokarach. Jesteśmy dla Was, byście mogli czuć się bezpiecznie. Posiadamy doświadczenie w organizacji przewozów. Liczy się dla nas komfort jazdy, wygoda i bezpieczeństwo podróżowania. Utrzymujemy wyjazdy na wysokim poziomie. Doświadczeni kierowcy i nasze nowoczesne autokary gwarantują udane i bezpieczne podróże. Szukasz relaksu, wypoczynku i rekreacji? Wybierz Termy Uniejów. Każdy gość poczuje się tutaj jak w kapsule zdrowia i witalności. Posiadamy w swojej ofercie kompleks basenowy oraz komorę lodową. Goście mają także okazję skorzystać z saun, dysz, biczów, jacuzzi i wielu innych. Woda geotermalna to także niezwykłe odświeżenie skóry działające nie tylko pielęgnacyjnie, ale i zdrowotnie. Zabierz ze sobą rodzinę, a przekonasz się, że czeka tu na Ciebie wiele zabawy i atrakcji. Gwarantują Wam to Termy Uniejów. Uzdrowisko Uniejów Park – Twoje miejsce relaksu, zdrowia i witalności. W centrum rehabilitacji połączonym z hotelem i strefą spa skorzystają Państwo z niezwykłych właściwości zdrowotnych i pielęgnacyjnych uniejowskiej wody geotermalnej. Głównym kierunkiem działalności uzdrowiska Uniejów Park jest rehabilitacja schorzeń narządu ruchu mające na celu przywrócenie pacjenta do maksymalnej możliwej sprawności w minimalnym czasie. Specjalizujemy się w rehabilitacji po zabiegach ortopedycznych, zwyrodnieniach kręgosłupa, urazach komunikacyjnych, spowolnieniu postępów chorób demielinizacyjnych, stwardnienie rozsiane z wykorzystaniem doskonałych zespołów diagnostyczno-terapeutycznych. Usługi uzdrowiska Uniejów Park doskonale uzupełnia strefa wellness z bogatą ofertą spa, gdzie występują cztery podstawowe elementy. Para, woda, zapach i dotyk tworzące kombinację zapewniającą relaks i regenerację. Nasza oferta zawiera również zabiegi kosmetyczne. Zmień swój styl życia już dzisiaj i zadbaj o lepsze jutro. Uniejów to piękny zielony zakątek, położony w parku uniejowskim w pobliżu Term. To niezwykła gościnność, ale przede wszystkim to profesjonalizm w rehabilitacji. Oddanie i zaangażowanie tych ludzi sprawia, że my, pacjenci, czujemy się tutaj komfortowo i bezpiecznie. Serdecznie zapraszam. Ja na pewno wrócę. Bank Spółdzielczy w Sieradzu w trosce o satysfakcję i zadowolenie swoich klientów zaprasza do korzystania z bogatej oferty oddziałów znajdujących się w Sieradzu, Brzeźniu, Burzyninie i Wróblewie. Z Bankiem Spółdzielczym w Sieradzu jestem związany od 33 lat. Jest tu miła atmosfera, przyjazna dla klienta. Pracownicy są profesjonalnie przygotowani. Obsługa naprawdę jest przemiła. Jest to bank polski, dobry. W ofercie banku posiadamy produkty dla klientów indywidualnych, instytucji, przedsiębiorców i rolników. Klientami banku jesteśmy od ponad 20 lat.
Korzystaliśmy z wielu programów rozwoju obszarów wiejskich. Zawsze bank wspierał nas w tych inwestycjach, w zakupie maszyn, zawsze oferując korzystne kredyty na dobrych warunkach, w sumie najlepsze z wszystkich banków i godne polecenia dla wszystkich rolników i nie tylko. Jestem wieloletnim klientem tego banku. Bank jest bardzo przyjazny dla ludzi. Każdemu mogę polecić ten bank, aby założył sobie tutaj konto, brał kredyty i inne realizował swoje marzenia z tym bankiem. Prowadzę gospodarstwo rolne od 2010 roku. Korzystam z usług banku spółdzielczego w Sieradzu, oddział w Brzeźniu. Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z tym bankiem, ponieważ bank wychodzi naprzeciw problemom swoich klientów, jeżeli chodzi o problemy rynkowe. Bank Spółdzielczy w Sieradzu naprawdę jest bardzo dobrym bankiem. Jest bankiem polskim. Bank tworzą ludzie. W Banku Spółdzielczym w Sieradzu pracują naprawdę wspaniali ludzie, zawsze pomocni, zawsze mili, a przede wszystkim eksperci w tym, co robią. Moi rodzice korzystali z tego banku i korzystają, ja też. Mam nadzieję, że następne pokolenia będą również z tego korzystać. W naszych oddziałach możesz dokonać wszystkich płatności. Decyzje kredytowe podejmowane są w centrali banku w Sieradzu, dzięki czemu skraca się czas oczekiwania. Prowadzę działalność gospodarczą na terenie gminy Wróblew. Klientką banku spółdzielczego jestem od 8 lat. Korzystam z bankowości internetowej. W banku panuje bardzo miła i przyjemna atmosfera. Jest to bank przyjazny dla klienta, który polecam wszystkim. Zapraszamy do korzystania z atrakcyjnej oferty i usług naszych oddziałów. Jest to dobry bank, troskliwy, otwarty na ludzi, ma liczne placówki w Sieradzu. Najważniejsze to od kilku lat obsługuje nas spółdzielców. Ponad 9300 rachunków. Regularnie, w tym samym dniu lub najpóźniej następnego dnia, Państwa indywidualne konta uznawane są wpłatami dokonywanymi do spółdzielni. Przede wszystkim jest to spółdzielnia i polski bank. Pamiętajmy, że warto z niego korzystać. Bank Spółdzielczy w Sieradzu to Twój bank. Jesteśmy blisko Ciebie.